Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać notację akordeonową. Otóż notacja akordeonowa składa się... Jakby to nagrać. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać notację akordeonową, którą mamy. Notacja akordeonowa. Kurwa. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać notację akordeonową, jaką mamy. Otóż, akordeon notujemy w dwóch liniach. Pierwsza linia zawiera klucz wiolinowy i dotyczy prawej ręki. A druga klucz basowy i dotyczy to ręki lewej. Tutaj jest akurat fragment utworu Soli Decie de Paris, który oczywiście to jest Pod niebem Paryża po polsku. I mamy tutaj, jak widzimy, prawą rękę i lewą. I właśnie, teraz powiemy sobie o tej lewej ręce. Mamy tutaj akordy. I teraz te akordy mogą mieć różne postacie. Tutaj mamy akurat typowego walca, czyli gramy na trzy. Pierwszy ten dźwięk pojedynczy to jest bas, czyli to jest bas podstawowy, jaki gramy. A pozostałe to są akordy. I w zależności od tego, jakie to są akordy, to takie dźwięki tam są zapisane. Tutaj mamy dość trudny utwór, bo to jest... mamy aż 4 bemole. Ale pokażę Wam to tylko tak właśnie obrazowo. Mamy tutaj właśnie... na raz mamy bas podstawowy. A na dwa, trzy akordy. I tak w zasadzie tutaj w tym utworze jest praktycznie cały czas. A zaraz Wam pokażę partyturę inną, bo możemy też mieć inny sposób. Na przykład w Polce. Na przykład w Polce mamy inny sposób basowania. Jak widzicie, są to wartości i tutaj realizujemy wartości ósemkowe, czyli gramy raz, dwa, bas, akord. Mówiłem o tym w poprzednim filmie. I mamy tutaj właśnie też bas, akord, ale tutaj mamy to, co Wam mówiłem, granie krzyżowe. To pokażę. Granie krzyżowe, bo jak widzicie, mamy tutaj F-dur, bas akord i C-dur, bas akord. To jest to granie krzyżowe, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. I też właśnie mamy tak. Mamy to podpisane w ten sposób, że dokładnie wiemy, gdzie mamy basować, tak? Czyli mamy tak. Bas. Te dwa dźwięki, prawda? I tu mamy podpisane dalej te dźwięki rozpisane. I w ten sposób wiemy, gdzie mamy uderzyć akord. Prawda. Mamy też możliwość takiego zapisu, gdzie mamy bas z akordem, prawda? Czyli na raz, dwa, raz kończymy, bo tutaj jest pauza. I mamy tutaj, jak zauważycie sobie, trochę mi ostrość pada, ale po prostu mamy bas z akordem. Na dole mamy napisany bas, a u góry akordy. I wtedy gramy to razem, czyli bas z akordem gramy to razem. Czyli raz i dwa i, prawda? A tutaj mamy też akordy septymowe bodajże. To są CG, prawda? Tutaj i też mamy właśnie to granie metodą krzyżową tutaj. Możemy też mieć inne, na przykład gamę na przykład zapisaną i wtedy to też jest jakby
w lewej ręce do wykonania. To wszystko jest tak podpisane, że dokładnie wiemy, w którym momencie mamy zagrać akord. I dla początkujących polecam właśnie sobie zapoznać się z... Na pewno trafiliście w swojej drodze na szkołę Witolda Kulpowicza. Tam są naprawdę fajne ćwiczenia na właśnie łączenie prawej z lewą ręką i jest dokładnie wyrysowane, gdzie trzeba prawda, basy grać, gdzie akordy i potem po prostu sobie to przenieść na różnego rodzaju utwory, prawda? Bo jak będziemy mieć na przykład polkę, powiedzmy, i będziemy mieć dźwięki, które pasują do danego akordu, bo to też jest ważne w rozpisywaniu już akordów i dodawaniu akordów. To jest to właśnie, żeby po prostu skupiać się na tym, jakie są dźwięki z danego akordu i wtedy na przykład mamy, powiedzmy, melodię, która opiera się o dźwięki G, A, H i na przykład D. No to pasuje nam do tego akord G-dur, bo mamy dźwięk G, dźwięk H, dźwięk D i dźwięk A. To jest taki przejściowy. No ale pasuje nam do tego na przykład akord G-dur. No i możemy go wtedy sobie w jakiś sposób tutaj dodać. Jeśli będzie to polka, to na przykład, powiedzmy, jeśli to będą równe ósemki, to na każdą ósemkę będziemy mieli bas, akord, bas, akord. I wtedy na dźwięk G będzie bas podstawowy, na A będzie akord, na H będzie bas podstawowy i na D znowu akord. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę notację akordeonową. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.